No cóż, prawie po godzinie kursu mamy tylko tyle, albo aż tyle, czyli mamy dżumlę z dwoma artykułami widocznymi. Reszta artykułów, mimo że są publikowane, jest niewidoczna. A te wyróżnione są widoczne, pewne są niewidoczne. Tu mamy trzy rzędy, będziemy to poprawiać. Jeszcze, żeby to było w innym układzie. Ale zanim to poprawimy, chciałbym Państwu pokazać, jak się odwołać do tych artykułów, których tutaj nie widać, a są opublikowane. Czyli musimy je w jakiś sposób wywołać, czyli stworzyć pewnego rodzaju chwytak, rękę, która wyciągnie nam ten artykuł z systemu. Tym chwytakiem, tą ręką, obrazowo rzecz ujmując, jest link, który wskazuje nam ten artykuł gdzieś tam, wywołuje go na nasz ekran. Link w menu. To jest link w menu, czyli tutaj mamy pierwszy, to jest menu. Pierwszy link, jaki mamy, domyślnie stworzony, to jest home. On wywołuje stronę główną. Mam nadzieję, że to rozumiemy, do czego służą nam linki i menu. Wywołują nam daną treść na ekran z systemu. Stwórzmy kolejny element w tym oto menu, wywołujący a konkretny jeden artykuł lub konkretną kategorię. W tym celu przechodzimy do naszego zaplecza. Kliknijmy sobie nasz pulpit. I tu mamy taką ikonkę jak menu. Ale my częściej będziemy korzystać z tej ikonki. Tutaj mamy main menu, czyli menu główne, bo w Joomla może być kilka menu. Może być nieograniczona ilość menu, tylko pytanie, czy to ma sens. Menu. Utwórz pozycję menu, ale my kliknijmy tutaj. I najpierw przyjrzyjmy się menadżerowi menu. To jest menu, czyli home. O, to jest tytuł tego linka. To jest właśnie ten element tu. Dalej to jest status opublikowany czy nieopublikowany. Kolejność, dostęp, tytuł pozycji menu, czyli do czego się odnosi to. Czy jest nas start, czyli domyślny język. Dobrze. Stwórzmy kolejny odnośnik do jakiegoś konkretnego artykułu. Stwórzmy odnośnik do naszego pierwszego artykułu, który stworzyliśmy. Klikamy tutaj utwórz ikonkę. I teraz trudna rzecz na początku, trudna rzecz, a później bajecznie prosta, odruchowa wręcz, wejdzie nam w krew. Tytuł, typ pozycji menu to jest. Co my chcemy wywołać za pomocą tej rączki? Możemy wywołać bardzo wiele różnych rzeczy. Kliknijmy wybierz przycisk. Co my możemy wywołać? Możemy wywołać jakiś kontakt, możemy wywołać jakieś artykuły, stronę z wyszukiwarką, z doniesieniami konkretnych użytkowników. Tutaj, jak będziemy instalować kolejne komponenty, pojawią nam się kolejne elementy, które możemy za pomocą tego menu wywołać. Wywołajmy najpierw pojedynczy artykuł. Czyli to. Pojedynczy, konkretny jeden artykuł. Klikamy na niego. I tytuł tej pozycji menu, czyli tytuł to jest to, co będzie widać tu. O tu, pod tym home akurat, nie? Piszmy tutaj artykuł 1. Bardzo ładnie. Na razie nic nie zmieniamy. Za chwilę wrócimy do tych opcji, prawda? Kliknijmy zapisz i zamknij. O, nie wybraliśmy artykułu. Klikamy wybierz. Proszę pamiętać o tych rzeczach. Pamiętamy, że chcieliśmy odnieść się do mojego pierwszego artykułu, którego stworzyliśmy. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj się na czerwono pojawiło coś, co mamy zmienić. Tak będzie bardzo często w Joomla, że coś, co musimy koniecznie uzupełnić, pojawia się na czerwono. Czyli tutaj mamy zaznaczone gwiazdkami to, co mamy koniecznie uzupełnić. Jak o czymś zapomnimy, ważnym, Joomla nas nie wpuści dalej, tak jak to teraz się u mnie zrobiło. Możemy jeszcze zmienić ten artykuł, tutaj wybierając oczywiście ten przycisk, ale pozostawmy to tak, jak tutaj klikamy, zapisz. I teraz już mamy wszystkie konieczne, niezbędne elementy, żeby dany artykuł wywołać. Zróbmy sobie słynny pokaz o ten i co? Mamy link, artykuł 1. Wywołajmy artykuł 1. Uwaga, proszę Państwa.
Tu mi zadał jeden pytanie, jeden z ludzi przez internet, takie pytanie. Dlaczego mu się nie pojawia tutaj czytaj więcej? Kiedy on ma artykuł podzielony. Nie pojawia się dlatego, że jeżeli wywołujemy konkretny artykuł, to wywołujemy całość tego artykułu. Nie można wywołać fragmentu artykułu. Wywołujemy od razu całość artykułu. Czytaj więcej pojawia się wtedy, kiedy wywołamy daną kategorię jako listę artykułów ze wstępami. Czyli cóż, mamy tutaj już artykuł 1 wywołany. Mamy artykuł 1 i home. Dwie pozycje w menu głównym. Możemy sobie poklikać i popatrzeć, jak to działa. Popatrzmy na. Zapiszmy i zamknijmy na razie to. Popatrzmy na to. Menu mamy. W pozycjach menu mamy dwa artykuły. Pięknie. Teraz musimy zrobić drugą operację, czyli wywołać kilka artykułów w archiwum. Inaczej, pokażemy użytkownikom, jakie są treści artykułów w danej kategorii, w danym zbiorze. Czyli klikamy Utwórz, Wybierz. I tu mamy takie trzy kategorie. Kategoria, lista kategorii. Ten link, jak to zaznaczymy, to pokaże nam, o, lista kategorii, bierze nam, co się znajduje, jakie kategorie znajdują się w tej kategorii. Wybierz. Pierwsza kategoria, po to stworzyliśmy sobie wcześniej te dwie kategorie, żebyśmy mogli się teraz odwołać do tego i żebym Państwu pokazał, jak to działa. Czyli kategoria pierwsza. Tu wywołamy listę kategorii będącej w tej kategorii, czyli kat 1. Klikamy Zapisz. Zamknij. Zobaczmy sobie podgląd strony. Mamy kat 1. Proszę zwrócić uwagę, widzimy. Podrzędna kategoria, liczba artykułów, podrzędna kategoria. To są wszystko nasze. Popatrzmy, jak to wygląda na naszym zapleczu w artykułach. Artykuły, kategorie. Pierwsza kategoria, podrzędna kategoria. To teraz, skoro wywołaliśmy kategorie, co to jest tam w tych podkategoriach, kolejne podkategorie, czyli to nam działa w tej chwili tak, że sobie klikamy tu, o, to może powinniśmy spróbować zrobić coś bardziej złożonego, wywołać to w postaci blogów. Więc stwórzmy kolejne menu, wybierz i kategoria przegląd artykułów. To przegląd pozwoli nam wywołać artykuły ze wstępami. To jest dokładnie to, co mamy tutaj na stronie widoporad. To wywołuje nam, że sobie klikniemy bum, bum, tutaj i Joomla 1.7. To jest właśnie kliknięcie przegląd artykułów w danej kategorii. On będzie sobie tak wyglądał, nie? Czy to wywołuje nam artykuły w danej kategorii? Nie wywołuje całych artykułów, tylko wstępy lub całe artykuły, jeżeli nie mamy zaznaczonego wstępu. Wybieramy kategorię. Tutaj coś mieliśmy, więc przegląd, klikaj, zapisz i zamknij. Nie jestem pewnym teraz, czy mamy tam jakieś artykuły, ale zobaczmy przegląd. Jest jakiś jeden artykuł był, czyli to nam wyświetli kilka artykułów, tak jak tutaj, prawda? Jest wiele artykułów z tej kategorii. Zachęcam do klikania na moją reklamę. Jeżeli Państwo to oglądają z mojej strony, zawsze to parę eurocentów wpadnie, prawda? Dobrze. Czyli umiemy się odwołać do kategorii, wywołać, jakie są inne kategorie w tej kategorii, czyli stworzyć takie katalogowe przejście. Umiemy się odwołać do konkretnego artykułu, umiemy się odwołać do artykułów w danej kategorii, czyli do konkretnej kategorii. Dobrze, to pozostało nam jeszcze jedno odwołanie. Odwołanie do lista artykułów. Bierzmy sobie to, pierwszą kategorię, tu napiszmy sobie lista.
Lista pokaże nam listę, artykuły, tytuły artykułów w postaci normalniejszej w świecie listy. To jest lista. Bardzo ładnie. Oraz kategorie podrzędne, które są w tej kategorii. Głównie pamiętajmy, że tam też była jakaś kategoria. I tak, możemy sobie tutaj klikać. To wiemy, jak już zrobić sobie w menu kolejne tutaj odnośniki. Skoro umiemy już to zrobić, to tak naprawdę umiemy zrobić już dużo strony, bo potrafimy umieścić artykuł z jakąś grafiką na obecną chwilę i zrobić menu, czyli odwołanie do tych artykułów czy kategorii. No i na tą chwilę to by było tyle. Dziękuję.